Serdecznie zapraszam Państwa na wystawę monograficzną Szymona Czechowicza, pierwszą w historii polskiego muzealnictwa wystawę tego artysty, najwybitniejszego polskiego malarza barokowego XVIII wieku. Wystawa powstała w bardzo trudnych warunkach pandemii, a mimo to Muzeum Narodowe w Krakowie potrafiło sprowadzić dzieła sztuki spoza Polski, z Litwy, Ukrainy, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Ten wyjątkowy w swej klasie przegląd polskiego malarza barokowego to także pretekst, aby przemyśleć historię polskiej sztuki, w tym obecności w niej malarstwa. Okazuje się, że dysponujemy dużo bogatszą i dłuższą tradycją malarską niż do tej pory sądziliśmy. Szanowni Państwo, po wystawie oprowadzi Was jej kurator, pan dr Tomasz Załucha. Czechowicz był krakowianinem, ale jako artysta urodził się w Rzymie, dokąd został wysłany przez Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, swojego protektora, na naukę. W Wiecznym Mieście poznał wielką sztukę, dlatego że Rzym był w owym czasie jednym z głównych centrów barokowej malarstwa, barokowej rzeźby, barokowej architektury. I tam stworzył swoje pierwsze prace. Nam na tę wystawę udało się dzięki wsparciu Instytutu Polonika sprowadzić i zakonserwować jedno z wcześniejszych znanych dzieł Czechowicza, czyli Świętą Jadwigę, która na co dzień znajduje się w bocznym ołtarzu Kościoła Polskiego w Rzymie. Mogę powiedzieć, że bez tego obrazu nie znalibyśmy Czechowicza jako wybitnego mistrza. Jest to niezwykłe arcydzieło, jego jedna z wcześniejszych prac, z pewnością najlepsza na całej wystawie. Ona pokazuje, jak wielkim artystą był Czechowicz, jak wielki wpływ Rzym, sztuka barokowa, tego naprawdę wielkiego centrum ówczesnej sztuki wywarła na mistrza. Czechowicz po powrocie do Polski stał się niezwykle wziętym malarzem. Pracował na terenie całej dawnej Rzeczypospolitej. W Wielkopolsce, na Rusi, w Małopolsce, ale też i na Litwie. I na wystawę udało nam się sprowadzić szereg dzieł z wyposażenia kościołów litewskich. On wykonał tam dekoracje trzech kościołów, świętego Kazimierza, kościoła Wizytek i kościoła Benedyktynek. Zespół płócien z kościoła Benedyktynek jest chyba jednym z najbardziej efektownych miejsc tej wystawy, dlatego że pokazuje cały aż pięć wielkoformatowych dzieł Czechowicza, które koledzy z Wilna zgodzili nam się pożyczyć. Obrazy Czechowicza zachowały się w różnym stanie zachowania. Przechodziły rozmaite koleje losu. Dlatego ważną częścią wystawy jest zbiór rysunków. One pokazują tę podstawę jego sztuki, warsztat, który pozwolił mu na wytworzenie takiej ilości dzieł wielkoformatowych. To w rysunku najbardziej ujawnia się jego talent. Ten ruch jego ręki, swoboda, z jaką tworzył figury, postacie, umiejętność kreowania kompozycji. To wszystko widzimy na rysunku. Te rysunki są takim najbardziej wyraźnym śladem, dotknięciem ręki artysty. To w rysunkach ukazuje się cały jego artyzm i myślę, że można powiedzieć, że studium rysunku pozwala nam zrozumieć Czechowicza jako malarza. W latach 60. XVIII wieku Szymon Czechowicz trafił na dwór hetmana Wacława Żewuskiego. Przyjechał do jego zamku w Podchorcach, które znajdują się na wschód od Lwowa, i tam na zlecenie hetmana oczywiście pracował jako malarz, ale także sprzedał swojemu patronowi cały szereg dawniej wykonanych obrazów. I ze wszystkich tych płócien powstał niezwykły gabinet wypełniony właściwie w całości jego dziełami. Rodzaj czechowiczowskiego muzeum. Była to tak zwana sala zielona, nazwana tak od barwy adamaszku, którym były obite jego ściany, gdzie Czechowicz bądź hetman ułożyli pozyskane dzieła Czechowicza. Mimo zniszczenia pałacu w Podchorcach, który spłonął w roku 1956, większość dzieł zachowała się w Muzeum Lwowa. Wypożyczyliśmy je wszystkie i jedno z przestrzeni naszej wystawy to jest właśnie próba rekonstrukcji tego zbioru podchoreckiego, tego muzeum XVIII-wiecznego, który znany jest dzięki starym fotografiom i dzięki dawnym inwentarzom. Szanowni Państwo,
Mam nadzieję, że nasz film pokazujący fragmenty wystawy zachęcił Państwa do jej odwiedzenia. Serdecznie zapraszamy do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.